Kochani, w dzisiejszych czytaniach pojawia się bardzo ważny wątek. Wiara to nie jest coś neutralnego, co można przeżyć na poziomie zero odczuwania, tylko raczej coś bardzo szalonego. Coś, co nie tylko pewną szczyptę szaleństwa ma w sobie, ale całą dozę. Co to znaczy? Już za chwilę. A w tak zwanym międzyczasie pozwólcie, że jeszcze raz przedstawię Wam moją książkę Zawsze Radośni. Serdecznie zapraszam do jej kupna, bo naprawdę jest dobra. Wiem, bo pisałem. W pierwszej części dowiecie się, dlaczego emocje są ważne w życiu chrześcijanina i dlaczego nie wolno w ogóle zapominać o ich istnieniu. W drugiej usłyszycie odpowiedź na pytanie, dlaczego święty Paweł rekomenduje radość swoim odbiorcom w Tesalonice i mówi o tym tak, jakby to było zadanie do wykonania. Zawsze się radujcie. Jeśli brakuje Wam radości, to nie dlatego, że Duch Święty jej Wam poskąpił, tylko jest coś, czego być może nie wiecie, albo może co źle robicie. Zapraszam do kupna tej książki jedynie na stronie zawsze-radosni.pl. Zawsze-radosni.pl. Wracając do dzisiejszych czytań. W pierwszym z nich słyszymy fragment drugiej Księgi Królewskiej, kiedy to przyjeżdża do Elizeusza, proroka w Izraelu, przyjeżdża oficjel niezaprzyjaźnionego kraju. Jest to generał, Syryjczyk, Naaman. Przyjeżdża, bo jest trędowaty i usłyszał, że Elizeusz może go uzdrowić. Elizeusz nawet nie poświęcił mu chwili, tylko przez służącego przekazał, żeby Naaman poszedł i oczyścił się w Jordanie, wchodząc do niego siedmiokrotnie. Żachnął się ten oficjel. Przyjechał tam z całym bagażem swojego doświadczenia wojskowego, przybiegł do tego, że wydaje rozkazy i to on jest, ma kontrolę nad sytuacją. A tymczasem tutaj ktoś jakby zignorował go. Jego wodza syryjskiego, czy to nie jest prowokacja? Już miał zawracać, tak był obrażony, ale jego sługa mądrze mówi do niego: słuchaj wodzu, czy gdyby prorok kazał ci zrobić coś trudniejszego, to byś nie zrobił? Pomyślał chwilę i wszedł dla świętego spokoju do tego Jordanu siedmiokrotnie i co? Uzdrowiony został. Szok. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że okazał wiarę. On, niewierzący, okazał wiarę? No właśnie, okazał wiarę w słowa proroka. To znaczy zrobił coś, co przekraczało jego wyobrażenie. On tam przyjechał z gotowym scenariuszem, nieprawdaż? Zresztą mówi tak. Ja myślałem, że prorok wyjdzie, położy na mnie ręce, odmówi jakąś swoją modlitewkę, może jakieś zaklęcie. I tyle tego będzie. Będę uzdrowiony. A on tutaj rzeka, co? Czy ja nie mogłem w Syrii do rzeki wejść? Nie, nie. Czy zrobić coś głupiego dlatego, że Bóg przez usta swojego sługi tak mówi? Czy przekroczysz swoją chęć do kontrolowania sytuacji i zdasz się na coś, co może wydaje się irracjonalne, poza twoją kontrolą? Tak zrobił Naaman i za chwilę, w chwilę później wyznawał wiarę w jedynego Boga, który właśnie dokonał jego uzdrowienia. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o 10 trędowatych, którzy, no cóż, dzielili wspólną niedolę. Nawet ta niedola sprawiła, że niesnaski etniczne zostały jakoś zatarte, no bo są tam i Żydzi, i Samarytanin. Zresztą Samarytanin wychodzi tutaj na głównego, takiego najważniejszego, najlepszego bohatera tej opowieści. Ci państwo, cóż, nie mają łatwego życia, są trędowaci, czyli w myśl Księgi Kapłańskiej, zgodnie z jej rozporządzeniami, muszą żyć na marginesie społeczeństwa. Trąd, a przez tą chorobę obejmowano całe spektrum różnego rodzaju chorób dermatologicznych, trąd uważany jest za coś zaraźliwego. Na wszelki wypadek takie osoby trzeba izolować. Kto o tym decyduje? Kapłan. Kapłan jest jednocześnie i lekarzem, i wyrocznią w tych sprawach. Więc jeżeli kapłan ci powiedział, jesteś chory, masz choroby skóry, które mogą przenosić się na innych, musisz teraz żyć osobno, z dala od swojej rodziny, od osiedli ludzkich, gdzieś w grotach, w jaskiniach być może i tak dalej, a kiedy będzie przechodził obok ciebie ktoś zdrowy drogą, musisz krzyczeć z daleka, nieczysty, nieczysty, żeby się nie zbliżył do ciebie, żeby przypadkiem ten sam los go nie spotkał, żeby twoja choroba nie przeszła na niego. No przyznacie, że życie w takim odizolowaniu, no to będzie jakby żywym trupem, to jakby zombie. I teraz ludzie w takiej sytuacji przychodzą do Jezusa jakby i mając się ostatniej deski ratunku. Bardzo ważne jest, że oni nigdy nie stracili nadziei. I przychodzą do Jezusa od Niego wyglądając, można powiedzieć, ratunku. Jezus mówi, dobrze, to idźcie pokazać się kapłanom. Chwileczkę. No przecież oni sobie wyobrażali, na pewno przyjdzie, dotknie, może z daleka jakieś zaklęcie wypowie i będziemy zdrowi.
A Jezus mówi, idźcie pokazać się kapłanom, czyli uwaga, zróbcie coś głupiego. Jak to? Dopiero co każdy z nas usłyszał od kapłanów, od kapłana, że jest chory i musi żyć na marginesie społeczeństwa. Pójdziemy teraz i znowu kapłan może powiedzieć, no nie, no dalej jesteś chory, nie zawracaj mi tutaj głowy, uciekaj do swojego azylu, do swojej groty, gdzie tam mieszkasz z dala od ludzkich społeczności. Czy to nie wydaje się bardzo upokarzające? Ci ludzie jakby nic sobie z tego nie zrobili. Wiedzeni wiarą w to, że Jezus mówi prawdę, poszli pokazać się kapłanom. Nie wiemy, jak wyglądały te spotkania z nimi. Wiemy na pewno, że 10 zostało uzdrowionych. Ale kiedy? Nie w momencie, kiedy Jezus powiedział te słowa. Oni jeszcze wtedy nie byli zdrowi. Dopiero w drodze nastąpiło ich uzdrowienie. Na słowo Jezusa oni przekroczyli siebie, swoje wyobrażenia, poszli jakby wychodząc naprzeciw upokorzeniu czemuś głupiemu, ale poszli, uwierzyli Jezusowi. W drodze nastąpiło ich uzdrowienie. Oczywiście jeden z nich tylko, kiedy przekonał się i poskładał wszystko, jeden z nich okazał się wdzięczny, przyszedł do Jezusa, ale zyskał jeszcze coś więcej. On zyskał nie tylko uzdrowienie, on zyskał wiarę. Bo w każdym uzdrowieniu nie chodzi tylko o to, że ktoś odzyskuje zdrowie duszy, zdrowie ciała. Odzyskuje właśnie zdrowie duszy, zyskuje nową relację. W tym wypadku właśnie Samarytanin, tak mi się okazał, przyszedł, składał Bogu dzięki i z Jezusem ta wdzięczność, którą mu okazał, z Jezusem powiązała go zupełnie nowa relacja. Cóż, w drugim dzisiejszym czytaniu z listu do Tymoteusza, który stanowi swoisty testament Pawła, w liście do Tymoteusza słyszymy wezwania właśnie mistrza do ucznia. To już jest oczywiście chrześcijaństwo w pełni rozkwitu w tym początkowym stadium. Paweł, uwięziony w Rzymie, wie, że ta sytuacja nie rozwinie się ku jego dobru, na jego korzyść. Raczej wie, że to są ostatnie jego chwile. Tymoteusz, jego ukochany uczeń, jest biskupem w Efezie i Paweł wie, że on tam też nie ma łatwo. Ma dużo różnych, można by powiedzieć, barier, kłód pod nogi i tak dalej. W łonie jego wielkiej wspólnoty w Efezie zaczynają mnożyć się herezje. Są ludzie, którzy odwodzą innych od prawowitego myślenia, wierzenia i tak dalej. I teraz Paweł, jakby mając tych wiele różnych trosk, jeszcze mówi do Tymoteusza, by zdobył się na odrobinę szaleństwa. Tymoteusz oprócz wszystkich różnych takich nacisków, stresu i tak dalej, ma jeszcze do czynienia z taką oto pokusą. Pawła odsądzają od czci i wiary. No za często w tych więzieniach siedzi. Za często władze rzymskie i inne uważają go za wichrzyciela. Coś z nim jest nie tak. To jest niemożliwe, żeby dobry człowiek siedział ciągle w więzieniu. Innymi słowy, Paweł nie może być wiarygodny. To jest jakiś wywrotowiec. To nie może być wiarygodny sługa Chrystusa. Właśnie jakby mając w tle te zarzuty, które Tymoteusz może słyszeć pod adresem swojego mistrza, a jednocześnie które mają osłabić w nim tę dynamikę wiary, Paweł mówi tak, słuchaj, spokojnie. Ja nie wstydzę się, że jestem w więzieniu z powodu Ewangelii, bo chociaż ja uległem skrępowaniu, to Ewangelia nie. Ona dzięki temu jeszcze bardziej mogła się rozrosnąć. W liście do Filipian Paweł mówi nawet, że jest szczęśliwy, że jest w więzieniu. To jest inna sytuacja, to jest w innych okolicznościach, kiedy siedzi. Ale mówi, że jest szczęśliwy, bo dzięki temu mógł, że tak powiem, odnieść się do pewnej niszy. To znaczy mógł również przynieść Ewangelię strażnikom więziennym. W przeciwnym wypadku to by się nie dokonało. I tutaj Paweł, no cóż, mówi już na końcu życia, mówi dość poważnym tonem, mówi, że stawka jest ogromna. To już nie chodzi tylko o jakiś wstyd, brak wstydu i tak dalej. Chodzi o to, że ten wstyd może nagle stać się przeszkodą, którą Tymoteusz nie będzie w stanie przeskoczyć. Dlatego prosi go o tę odrobinę, a nawet wielką dozę szaleństwa, żeby przeskoczył przez ten parkan i nie myślał w kategoriach mój mentor to jest ciągły więzień, nie można mu ufać i tak dalej. Właśnie ta odrobina szaleństwa jest potrzebna, by móc normalnie przeżywać wiarę. Różne są wyzwania na różnym etapie naszego życia. Paweł akurat, kiedy siedzi w więzieniu i pisze do Tymoteusza, tak widzi te właśnie przeszkody, które stoją na drodze jego ucznia. Ale jednocześnie na drodze wszystkich tych, których ten uczeń będzie mógł dotknąć
swoim zdrowym nauczaniem. A więc mówi, wzywam cię do tego, byś szalony się okazał. Przeskoczył te uprzedzenia, które jakby artykułują tobie współcześni. Tu nie chodzi o mnie, mówi Paweł, tu chodzi o Ewangelię. I oby tobie też chodziło o Ewangelię. Moi drodzy, my również możemy doznawać różnego rodzaju przeszkód na drodze wiary. Czasem jest to choroba i człowiek jest skłonny skulić się w sobie i powiedzieć, nie, już nic się nie uda i tak dalej, usłyszałem werdykt lekarski i tak dalej. Otóż jest Bóg na niebie, który ma ostatnie słowo, więc nie trać nadziei. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Są inne przeszkody, które mogą sprawić, że my się skulimy w swojej wierze i bynajmniej nie będzie ona rozkwitać, tylko będzie się właśnie zwijać. Na przykład, kiedy czujemy zażenowanie, wstyd z powodu niektórych sług Kościoła, kiedy słyszymy, że któryś okazał się niegodny imienia pasterza, księdza i tak dalej. Kiedy słyszymy o różnego rodzaju grzechach, które dzieją się w Kościele, nie tylko ze strony duchownych i tak dalej. Kiedy mamy to przed oczyma, możemy chcieć pierwsza rzecz, zdystansować się. I jakby, ten wstyd nie pozwala mi dalej się rozwijać, wobec tego zamykam się, ale to oznacza kurczę się w sobie. Chrześcijaństwo to jest jakby droga przeciwnościom. To jest na przekór przeciwnościom. To jest droga pokonywania coraz to nowych przeszkód. Ale właśnie w duchu tego szaleństwa, o którym mówiłem zarówno w pierwszym czytaniu, jak w Ewangelii, jak tylko wiesz, nawet gdyby wszyscy okrzyknęli cię szalonym. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.